Wydawać by się mogło, że rynek handheldów jest już przepełniony. Mamy Steam Decka, który jest niekwestionowanym królem, do tego ROG Ally, szczycący się ogromną wydajnością, no i Legion Go, mający swoje odpinane kontrolery. Niespecjalnie wierzyłem, że coś to towarzystwo może jeszcze jakkolwiek ruszyć, coś może mu zagrozić, ale wtedy pojawia się ten oto handheld od Zotaka, czyli Zotac Zone. Zapraszam do oglądania. To, co trzymam w rękach, to egzemplarz przedpremierowy Zotac Zone, czyli nowego handhelda, który ma chrapkę na zdominowanie rynku przenośnych konsol z Windowsem. Konkretnie ten egzemplarz przedpremierowy pochodzi z Gamescomu, gdzie był prezentacyjnym, no i producent jest też świadom pewnych jego wad, ale mówiąc wprost, na finalną ocenę tego sprzętu po premierze przyjdzie jeszcze czas, a tak samo przyjdzie czas na porównanie różnego rodzaju konsol. Bo takie dla Was przygotuję, dlatego zachęcałbym do subskrybowania kanału, żebyście nie przegapili tego odcinka, no i oczywiście w komentarzu możecie dać znać, jakie inne konsole w tym zestawieniu powinny się pojawić. Na ten moment najważniejsze jest jednak dla mnie, aby zobrazować Wam, czym tak naprawdę jest Zotac Zone zaraz po tym, gdy trafi w Wasze ręce. A korzystałem z niej aktywnie przez dłuższy czas i dzisiaj podzielę się z Wami moimi wrażeniami dotyczącymi tego, jak wygląda użytkowanie samego Zotac Zone, co to jest ok, a co niekoniecznie. Zacznijmy od ceny. Zotac Zone aktualnie w sklepie X.com kosztuje 3899 zł. To cena, która co prawda stawia go daleko poza Steam Deckiem, ale również bardzo blisko premierowego ROG Ally X, który też tyle kosztował. Nie jest to więc stawka przesadzona, chociaż wszyscy pewnie się zgodzimy, że ceny handheldów ogólnie są trochę za wysokie. Pytanie tylko, czy tutaj ta cena nie jest jakoś bardziej uzasadniona, na przykład poprzez dodatkowe funkcje czy specyfikacje? O tym opowiem Wam za chwilę, bo zanim przejdziemy do wnętrza, pogadajmy o tym, jak Zotac Zone jest zbudowany. Zotac Zone jest z pewnością handheldem, który pod tym względem nie wypada źle. Tworzywa korpusu oceniam jako przyzwoite, są sztywne, nie uginają się, a samo urządzenie też nie trzeszczy i co najważniejsze z racji grafitowego koloru, dobrze radzi sobie z odciskami palców. Jednocześnie zauważyłem, że te tworzywa sprawiają wrażenie dosyć surowych. Mówię tutaj szczególnie o tych na tyle, które wydają dosyć pusty dźwięk pod palcem. Gripy dodatkowo oteksturowane, na tyle pasek RGB, który można wyłączyć, no i podstawka pozwalająca ustawić konsolę w pionie. Bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdybyście mieli na przykład ochotę podpiąć tutaj klawiaturę, czy myszkę po Bluetooth, czy nawet pooglądać na Zone jakiś materiał wideo albo serial, kiedy jedziecie pociągiem i nie chcecie go trzymać w dłoniach. Najwięcej potencjalnych ale mam do fragmentów pomalowanych na brokatowany srebrny i złoty. Po prostu mam z tyłu głowy, że intensywne użytkowanie tego sprzętu przez kilka miesięcy w tych konkretnych miejscach może skończyć się przetarciem pokrycia do gołego plastiku. Obym się mylił, ale wolę to zaznaczyć w kontekście bumperów, triggerów, czy nawet D-pada, który też takim kolorem jest pokryty. No i właśnie, skoro o tych obszarach mowa, praca gałek analogowych bardzo mi się podoba, co wynika z faktu, że na co dzień korzystam z pada, który serwuje niemal identyczny opór wychylenia, no i samą gładkość. D-pad też ma satysfakcjonujący klik, a przyciski po prawej stronie są punktem najsłabszym. Wydają się być takie zwykłe, trochę myszkujące na boki i co ważne, brakuje tutaj punktowego feedbacku. Bampery też w moim egzemplarzu mają zauważalne luzy, ale z odczytem kliku problemów nie było. Natomiast to co najważniejsze to triggery, które mają doskonały opór startowy, no i dwa tryby pracy, więc wajchą pod spodem można przekształcić je w precyzyjne, twardsze kliki. Najważniejsze są jednak te dwa touchpady umieszczone w dolnej sekcji urządzenia, które sprawiają, że korzysta się z niego znacznie wygodniej, aniżeli z ROG Ally X, mówiąc o nawigacji po systemie, no a sam komfort jest porównywalny jak w Steam Decku. Płytki po obu stronach pozwalają wygodnie przewijać i poruszać się po ekranie. Dzięki temu komunikacja z systemem Windows, który jest obecny na konsoli, pozostaje o wiele lepsza niż w momencie, gdybyśmy mieli używać tylko gałki analogowej do zarządzania kursorem. To sporo zmienia także w przypadku rozgrywek w gry strategiczne, które przy touchpadach po prostu działają sprawniej. Nie znaczy to jednak, że touchpady pracują idealnie. Nic z tych rzeczy. W moim egzemplarzu dało się zauważyć, że są one zbyt czułe i producent też zagrał w otwarte karty, ponieważ wspomniał, że jest to jeden z problemów, na które już zwrócił uwagę w tym samplu i całość jest poprawiana hardware'owo, ale nawet aktualizacja firmware'u troszkę ten problem zniwelowała, co nie zmienia faktu, że w Waszych samplach już takiego problemu nie będzie. Rzućmy okiem na istotne dodatki. Na górze mamy combo jacka pod słuchawki z mikrofonem USB 4.0, no i jeszcze przycisk do zmiany głośności oraz włącznik. Na spodzie maskownice pod głośniki, USB 4 oraz czytnik kart, no a na froncie znajdziemy też kamerkę. Bardzo istotny w przypadku takiego urządzenia jest też chwyt. Nadmienię zatem, że mamy tutaj do czynienia z produktem ważącym około 690 gramów. Jest to zatem niewiele więcej niż w konkurencyjnym ROG Ally. Profil boczny jest bardzo dobry, a te ostre rogi, które mogą budzić pewne obawy, na spodzie kompletnie nie wbijają się w rękę, bo
są wystarczająco mocno zaoblone, więc kiedy trzymamy konsolę, to nie mamy z nimi kontaktu. Dostęp do poszczególnych przycisków też bez zarzutu, łącznie z tymi na spodzie. No a mówiąc o spodzie, widać spore otwory właśnie tam oraz na krawędzi górnej. Zdjęcie obudowy ukazuje, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o chłodzenie. Mamy tutaj jedną dużą turbinę zamiast dwóch mniejszych wentylatorów. O jej efektach porozmawiamy sobie za moment. Odpowiada ona za odprowadzanie ciepła z procesora AMD Ryzen 7 8840U wraz z układem graficznym RDNA 3.0. Na pokładzie jest też 16 GB RAMu, no i dysk NVMe 512 GB. I skoro formalności, jeżeli chodzi o wnętrze, mamy za sobą, to może warto rzucić okiem na testy w niektórych grach. Zacznijmy sobie od Cyberpunka, który na detalach Steam Deck z uruchomionym FSR na balans uzyskał 42 klatki średnio i 29 w 1% low. Obok wyświetlają Wam się ostatnie pomiary z okresu premiery Mrok LAX, więc możecie sobie całość jako tako zestawić. No i przy okazji przepraszam za jakość tych nagrań, ale ewidentnie moja nagrywarka mimo ustawienia wysokiego bitrate'u coś szwankowała. Dodatkowe zestawienie z poprzednimi konsolami macie w Forzie Horizon, która jest uruchomiona na detalach niskich z FSR na trybie zbalansowanym. Średnio 93 klatki, 1% low w okolicach 79, jest zatem wyżej niż w Rock LIX. Sięgnąłem także po Fortnite'a, który zachowywał się zaskakująco stabilnie na presecie low STSR w trybie zbalansowanym. Tutaj 76 klatek średnio i 68 w 1% low. Ostatecznie też mamy świeżynkę w formie Wukonga, którego odpaliłem na ustawieniach niskich z FSR, no i frame generatorem, bo bez niego średnio złapałem 21 klatek, ale już mając go uruchomionego 53 klatki średnio i 39 w 1% low. Natomiast muszę przyznać, że Wukong bardzo kiepsko na takich detalach wygląda i prywatnie gdybym miał w niego grać dłużej, to chyba podskoczyłbym oczko wyżej, mówiąc o detalach, natomiast zmniejszył rozdzielczość na przykład do 720p. Wydajność mojego zadaka trzeba traktować z przymrużeniem oka, bo ile jest ona dobra, to po premierze w produkcie finalnym może być lepsza. Trudno też ją odnosić do jakichś konsol konkurencji, bo mamy wahania, ale w Cyberpunku 2077 chociażby dostaliśmy te pół klatki więcej niż w Rock LAX podczas premiery. Czy jest to spektakularna różnica? No nie, i można ją traktować jako błąd pomiarowy, ale można ją też traktować jako dobry punkt wyjścia do wzmocnienia tej wydajności po aktualizacjach docelowego sprzętu. Temperatury zresztą mogą zachować się tak samo, ale po puszczonym kilkukrotnie benchmarku Cyberpunka osadziła się ona średnio na 79 stopniach, czyli o 6 stopni wyżej aniżeli w Rock LIX i o 1 stopień mniej aniżeli w klasycznym Eli. To tak zaczepiając o kwestie pewnych porównań, które dla Was być może będą kluczowe, ale jak mówię, tutaj jeszcze sporo może się zmienić. Swoją drogą będziecie w stanie to sprawdzić już niedługo, bo z tego co się orientuję, zamówienia bezpośrednio do Was wylatują już w poniedziałek. Wydajność tego sprzętu już plus minusy znamy, bo pamiętajmy, że jest to egzemplarz przedpremierowy, więc wraz z premierą pojawią się pewnie aktualizacje, które jeszcze trochę ją podciągną, no ale dajmy temu wszystkiemu czas i kiedy przyjdzie moment na recenzję, to wtedy ją wykonamy. Natomiast trzeba przyznać, że kiedy już mówimy o rozgrywce, to ona fantastycznie wygląda na tym ekranie. 7 cali, 1920x1080, no i jest to 120Hz AMOLED. Ekran jest jedną z najmocniejszych stron, tak po prostu wizualnie. Jest intensywny, bardzo żywy, jasny, czernie są na nim cudne. Co prawda niewiele gier tutaj 120 Hz wykorzysta, jeżeli patrzymy na tytuły AAA, ale sam fakt przejścia na taki ekran gwarantuje po prostu doskonałe odczucia, nawet jeżeli mamy konsumować tutaj treści pokroju seriali. No dobra, wydajność ekran, a jak to wszystko przekłada się na żywotność baterii? Tutaj nie jest ona największa, jaką można spotkać. Pamiętajmy, że Asus ROG Ally ostatnio wypuścił 80, które trzymały bardzo, ale to bardzo dobrze na baterii. Tutaj z kolei nie ma 80 Wh, ale jest 48,5, przy czym znowu warto wspomnieć, producent uprzedził mnie, że mój sample ma jakieś 95% pojemności. Jak to wypada w wynikach? Postawiłem konsolę ze statyczną sceną pod kamerą, a bateria w tym urządzeniu wytrzymała mi godzinę 17 minut, ale jest to wynik, który po premierze i w tym docelowym sprzęcie, a nie prezentacyjnym, może być trochę wyższy, ba, na pewno taki będzie. Ostatecznie dochodzimy do wrażeń z codziennego użytkowania i tutaj powiem tak, początkowo do tej konsoli, patrząc na to, co zaoferował mi, dajmy na to, MSI-Klo, podchodziłem dosyć sceptycznie, bo jest to debiut, coś nieznanego, ale ogólnie przy codziennym użytkowaniu Zotac Zone mi się podoba. Co prawda ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne i o tym trzeba powiedzieć. Na przykład bardzo dobrze ulokowane głośniki czy slot na kartę SD od spodu, a nie przy chłodzeniu. Natomiast mamy też kiepskie w odczuciach wibracje, które ostatecznie ustawiłem na jakieś 10% mocy, ponieważ im mocniejsze, tym bardziej dało się czuć taką twardość tych wibracji. Dostajemy doskonałe
ekran, ale bateria nie aż tak cudowna. Kultura pracy. Bez dwóch zdań jedna z najlepszych, jakie w handheldzie miałem, ze względu na ten większy wentylator, który nie jest aż tak głośny, ale temperatury nie są tutaj jakieś super. Nazwałbym je bardziej przewidywalnymi, biorąc pod uwagę kubaturę urządzenia. Jest to też bardzo wygodny i przemyślany sprzęt, a dwa touchpady, nawet jeżeli u mnie lekko zbyt czułe, to w codziennej rozgrywce i nawigacji szalenie pomagają. Nakładka bądź co bądź też udana, chociaż jak to bywa z konsolami wyposażonymi w Windowsa, czyli w sumie takimi przenośnymi PC-tami, ostatecznie i tak wylądujemy na systemowym pulpicie. Przechodząc powoli do podsumowania, Zotac Zone jest z pewnością ciekawym sprzętem, który ma potencjał, aby uszczknąć trochę tortu wszystkim tym osobom, które rozbijają się o wybór między Steam Deckiem a Asus ROG Ally. Mamy tutaj ten wspomniany świetny ekran, przyjemną wydajność startową, która wraz z aktualizacjami pewnie będzie rosła, no i jeszcze same touchpady. Cena w sklepie X.com jest o 100 zł niższa aniżeli w przypadku Asus ROG Ally X, ale tutaj pojawia się jeszcze kwestia baterii, no bo nie oszukujmy się, nawet jeżeli dostaniemy tutaj w końcu te 100% pojemności względem mojego egzemplarza, który ma 95, no to te 5% dodane na pewno nie sprawi, że nagle 48,5 Wh będzie lepsze aniżeli 80 Wh dostępnych w ROG Ally X, więc tutaj trzeba sobie zrobić taki osobisty rachunek sumienia, bo to bardzo ciekawa alternatywa, która pojawia się na rynku, a już z pewnością lepszy debiut aniżeli to, co zaoferowało nam MSI w przypadku Klom. No i jest to debiut, który ma potencjał na pewne aktualizacje, poprawki pozwalające zaraz po premierze uzyskać jeszcze troszkę ciekawszą wydajność. Ale jak to będzie wyglądać za jakiś czas, oczywiście przekonamy się w kolejnym materiale, w materiale, w którym zestawimy sobie tego typu handheldy, więc piszcie koniecznie w komentarzach, które z nich chcielibyście zobaczyć, no i jednocześnie dajcie znać, jak zapatrujecie się na Zotac Zone, czy ten sprzęt Wam się podoba, czy czekaliście na niego i tak dalej, i tak dalej. A ja się z Wami w tym momencie żegnam, dziękuję pięknie za uwagę, za obecność i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!